Słyszeliście o serbskiej staruszce tańczącej w ludowym stroju nocami na ulicy? Nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby nie to, że kobieta goni przypadkowych przechodniów z nożem. Legenda głosi, że ta atakuje, gdy ktoś nawiąże z nią kontakt wzrokowy, przeszkodzi jej w tańcu bądź nie zgodzi się na wspólne pląsy. Pierwszy filmik miał zostać nagrany przez grupkę nastolatków pod szpitalem w Zwedarze. Gdy kobieta ich zobaczyła, ruszyła na nich z nożem. Młodzieży jednak udało się zbiec bez uszczerbku na zdrowiu. Według niektórych doniesień sprawa została zgłoszona na policję, jednak mundurowym nie udało się odnaleźć tajemniczej staruszki. Filmik z kobietą został opublikowany po raz pierwszy na serbskim kanale Srbija Danas TV i wzbudził ogromne zainteresowanie. Od tamtego czasu pojawiło się kilka nowych filmików z tajemniczą tancerką, jednak podejrzewam, że część z nich to już prawdopodobnie ustawki nagrane tylko dla wyświetleń. Ciężko je zweryfikować.